Jeśli znudziły Ci się niemieckie das auto, nie chcesz żadnego Merola, Audi czy BMW, Japończyka już miałeś, a Volvo to dla Ciebie nie premium, to jest jeszcze kierunek brytyjski. Brytyjski to w tym przypadku Range Rover Evoque. Model, który, trudno w to uwierzyć, jest już na rynku prawie 12 lat. I mimo tego, nie dość, że od wymienionych rywali w zasadzie niczym nie odstaje, to znalazłem tu coś, czego trudno mi się u nich doszukać. Ciekawi? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jak zawsze zacznijmy sobie od tego, co ja dostałem do testu i co tutaj możemy znaleźć. Pod maską. A w tym przypadku musimy to zrobić szczególnie z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyście oczywiście wiedzieli, o czym ja mówię, a o drugim powodzie powiem za chwilę. Także otwieramy maskę i znajdujemy tam dwulitrowy, czterocylindrowy, benzynowy silnik o mocy 300 koni mechanicznych. Dysponuje on maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 400 Nm. Samochód w tej konfiguracji rozpędzimy maksymalnie do 242 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 6,8 sekundy. I to są podstawowe wartości na papierze, a drugi powód, o którym wspomniałem, jest taki, że tego silnika dzisiaj już niestety nie zamówimy. O tym, co konkretnie możemy znaleźć w katalogu, powiemy sobie oczywiście później, ale być może ktoś znajdzie takie auto, czy używane, czy jeszcze może nawet jest dostępne, bo to jest samochód wyprodukowany pod koniec 2022 roku, także całkiem niedawno. Ale jeśli pójdziecie dziś do salonu Range Rovera i będziecie konfigurowali nowy samochód do produkcji, to tej jednostki o tej mocy już nie znajdziecie. Ale dobra, to jest tylko jedna z wersji, a Evoque pojawia się u mnie po raz pierwszy, także gadamy sobie o samochodzie jako o całości. I zacząć muszę od takiej może troszkę dziwnej rzeczy, ale myślę, że warto, żebyście po prostu o tym wiedzieli. Jeśli w trakcie tego testu ten model się Wam spodoba. I ja teraz powiem Wam, że z tym samochodem jest jeden problem. Otóż bardzo ciężko go do czegoś tak jeden do jednego porównać. I już tłumaczę dlaczego. Jeśli spojrzymy na wymiary tego samochodu, to jest to coś wielkości powiedzmy Volvo XC40, Mercedesa GLA, coś takiego. Ale jak zestawimy cenowo te samochody, to może nie powiem, że cennik Range'a zaczyna się tam, gdzie kończą się cenniki tych wspomnianych rywali, bo aż tak nie jest, ale jak weźmiemy chociażby podstawowego Range'a Evoque, no i podstawowe GLA, to będzie przepaść. Tym samym, teoretycznie, powinienem ten samochód porównywać na przykład, nie wiem, jeśli mówimy o Volvo, no to do XC60. Ale z drugiej strony, czy może już z trzeciej, wtedy Range nie ma szans pod kątem, nie wiem, pojemności bagażnika, wielkości i tak dalej, więc chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo może być taka sytuacja, że na przykład podczas tego testu ten samochód się Wam spodoba, a szukaliście na przykład XC40, pomyślicie, o, jest coś innego, coś takiego, co właśnie oglądacie, to miejcie taką świadomość, że tu może być pewien problem, no chyba, że oczywiście finanse to nie jest żaden problem i żaden temat, ale raczej wątpię, aby tak było, więc miejcie taką świadomość. To jest samochód dużo droższy niż rywale tej samej wielkości. O cenach pogadamy oczywiście, jak zawsze, na końcu. A teraz do meritum. I może właśnie zatrzymajmy się na chwilę przy tym, jaką tutaj znajdziemy przestrzeń. Zaczynamy od bagażnika, a ten dysponuje pojemnością 472 litry. Nie jest to na pewno mało. Ten bagażnik jest dość ustawny. Zwrócę Wam na pewno uwagę na wysoki próg załadunku, bo to może dla pewnych osób, na przykład dla kobiet, stanowić pewien problem, bo wszystko co cięższe musimy podnieść dość wysoko. Także sprawdźcie to na przykład podczas wizyty w salonie. Ale myślę, że niecałe 500 litrów to jak na klasę tego samochodu to całkiem godna wartość, przynajmniej dla mnie. Dobra, przeskakujemy na kanapę. Ja siedzę sam za sobą, mam 182 cm wzrostu i mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Miejsce przed kolanami nadal jest, stopy mogę spokojnie schować pod fotel kierowcy, także pod tym względem myślę, że jest całkiem ok. I też zwrócę Wam uwagę, że mimo, że dysponuję tutaj bardzo dużym dachem panoramicznym, to ja przy swoim wzroście w niego nie uderzam, w niego czy w podsufitkę, jest mi tutaj naprawdę ok.
Ale zrobiliśmy tak jak ostatnio, wrzuciliśmy z tyłu Grześka, który ma 192 cm wzrostu. No i zobaczcie, już tak wygodnie mu oczywiście nie było. Także jeśli podchodzicie pod 2 metry, to zdecydowanie do tego samochodu się mocniej przymierzcie. Ok, to takie podstawy mamy odbębnione, a teraz przechodzimy do chyba meritum. I na pewno trzeba się zatrzymać przy tej części, chociaż żeby tę część w ogóle zobaczyć, to najpierw do samochodu trzeba wsiąść. I zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Niby nic, ale z takich gadżetów, moim zdaniem, składają się właśnie auta premium, czy auta luksusowe. Podchodzimy do ręża i jak widać, a w zasadzie nie widać, klamek, ponieważ one są chowane, a gdy podejdziemy do samochodu i go otworzymy, to się wysuwają. Tak jak mówię, to jest niby drobnostka, ale mi akurat to się bardzo podoba. Nie wiem, jak to działa w zimę, gdy są jakieś duże mrozy i trzymacie samochód na zewnątrz. Ja mam już ciepło, więc nie miałem jak tego sprawdzić. Słyszałem różne głosy, ale wygląda to świetnie i robi takie fajne, luksusowe wrażenie. Nie znajdziemy tego w każdym samochodzie, to nie jest coś powszechnego, także fajny gadżet. Dobra, wsiadamy za kierownicę. I tak, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, czy w sumie nie powiem w co, to to, że siedzimy dość wysoko. Co więcej, mocno widać tutaj maskę. To też nie jest coś, co jest dzisiaj już tak bardzo powszechne. Na co to wpływa? Ano na to, że ten samochód zza kierownicy wydaje się dużo większy niż jest w rzeczywistości. Bo realnie jest to taki kompaktowy SUV, tak to trzeba nazwać, a pierwsze wrażenie, właśnie szczególnie pierwsze, jest takie, jak wsiądziecie za kierownicę, że wsiedliście w coś naprawdę sporego. I mówię o tym po to, aby to Was troszkę nie zwiodło, aby na przykład, nie wiem, jeśli wsiada kobieta do tego samochodu, jeździła czymś mniejszym, to żeby się nie przeraziła, że nagle będzie musiała jeździć jakąś wielką kolumbryną, bo to nie jest duży samochód. On jest bardzo zwinny, bardzo poręczny, trzeba się do niego po prostu troszkę przyzwyczaić. Jest to po prostu bardzo wygodne auto do miasta. Także zdecydowanie nie ulegamy pierwszemu, być może błędnemu wrażeniu. No i dalej, materiały. I powoli przechodzimy do tego, o czym powiedziałem na początku, czyli do tego elementu, którego nie znalazłem na przykład w markach niemieckich. I mówię tutaj o markach premium. Ale po kolei, te materiały są naprawdę świetnej jakości, a przynajmniej może powiem tak, są zdecydowanie lepszej jakości niż ja myślałem, że to jest w Range'ach. Ja w Range'u bardzo dawno nie siedziałem. To wszystko jest miękkie, to wszystko jest świetnie spasowane, to wszystko fajnie pachnie, to wszystko ładnie wygląda. Przede wszystkim tego wszystkiego się po prostu bardzo przyjemnie dotyka. I o ile oczywiście w tych miejscach samochodu raczej nie dotykamy, to na przykład tutaj, czy przede wszystkim kierownicę, już tak, kierownicę trzymamy cały czas, więc może to jest dobry moment, aby o niej powiedzieć. Zobaczcie, to jest, nie wiem, pewnie zamsz, nie znam się na takich materiałach, ale nie wiem, jak to się będzie sprawowało za 3 czy za 5 lat. To już pewnie nie będzie Wasza sprawa, jak kupicie taki samochód nowy, tylko kolejnego właściciela, ale odczucia z użytkowania tej kierownicy są przefantastyczne. Przez to, że to nie jest żadna skóra, ani żaden materiał, który jest po prostu śliski, uchwyt i po prostu takie doznanie z trzymania kierownicy, to jest naprawdę sztos. Ręka w żadnym momencie się nie ślizga, nic tutaj się nie ześlizguje, jakbyśmy tej kierownicy nie trzymali, czy się ręka spoci, czy nie, to jest naprawdę coś fantastycznego. Tylko jak to będzie trwałe, nie mam pomarańczowego pojęcia. Zwrócę Wam też uwagę, że wszystkie przyciski na kierownicy w tej chwili widać, bo mam włączony samochód, ale jak go zgaszę, to podświetlenie tych przycisków również gaśnie i wygląda, jakby tutaj nic nie było. Także też taki ciekawy gadżet. No i dobra, jak już o gadżetach mowa, to tak jak dzisiaj mamy przeważnie dwa wyświetlacze, tu i tu, to w tym przypadku mamy trzy, ponieważ w tym miejscu znajdziemy bardzo duży panel od obsługi głównie klimatyzacji. Nie będę Wam opowiadał o wszystkich funkcjach, jakie tutaj znajdziemy. Ja wychodzę z takiego założenia, w sumie chyba nigdy o tym nie mówiłem. Jak ktoś faktycznie kupuje konkretny samochód, to pewnie lubi sobie obejrzeć taki test, gdzie ktoś guzik po guziku, przycisk po przycisku, pokrętło po pokrętle wytłumaczy, po co to jest. Ja powiem szczerze, że jak oglądam ileś tam testów, to mnie coś takiego trochę nudzi. Dlatego sam w ten sposób testów nie robię. Mówię raczej o rzeczach, które mnie zainteresowały, które mi się podobają, czy mi się nie podobają. I tak, z ciekawostek, zobaczcie, mimo że ten ekran jest oczywiście dotykowy, na przykład żeby włączyć klimatyzację, trzeba no niestety trafić w taki mały przycisk AC, to temperaturę ustawimy sobie takimi wielkimi pokrętłami, które są mega wygodne. Czy to kierowca, czy pasażer, fajna rzecz. Ale zobaczcie, jak tutaj włączyć podgrzewanie fotela. Trzeba to pokrętło nacisnąć i wtedy ustawiamy sobie siłę grzania fotela. Taka niby drobnostka, taka niby prosta rzecz, a można pod jednym pokrętłem ukryć kilka funkcji. Bardzo fajna rzecz. I ogólnie działa to bardzo prosto, szczególnie po przyzwyczajeniu. Jedyna rzecz, do której się przyczepię, no muszę to zrobić w przypadku ekranu dotykowego, to te przyciski, bo one są tak umieszczone, że troszkę niewygodnie się tu sięga. Ale ogólnie jest w miarę okej. Jakość tego ekranu jest fantastyczna, to na pewno trzeba przyznać. Jest teraz dużo słońca i często przy takich ekranach, jak zaświeci słońce, to nic tu nie widać.
W tym przypadku może nie powiem, że jest idealnie, ale jest w miarę ok. Także tutaj plus. Zobaczcie, że ten ekran można też pochylać. Taki fajny gadżet, czy może bajer, ale czasem całkiem przydatny. Jeśli już miałbym się czegoś czepiać, to powiedziałbym, że to raczej nie jest takie bardzo intuicyjne na samym początku. Bo jak się oczywiście przyzwyczajimy, to będzie to dla nas normalne. No nie każdy jeździ co tydzień innym samochodem, a raczej prawie nikt tak nie jeździ. Ale zwróciło to nie tylko moją uwagę, że pewne rzeczy tutaj na początku troszkę trudno znaleźć, więc to jest taka drobna uwaga. A wracając do chwalenia, Android Auto czy Apple CarPlay oczywiście bezprzewodowo, może nie oczywiście, bo nie mamy tego jeszcze wszędzie, także tutaj jest, działa bardzo dobrze, szybko, prosto, nic mi się nie rozłączało, także chwalę. No i system audio Meridian. Ja raczej z nagłośnieniem tej marki za dużo wspólnego nie miałem i powiem, że jestem w zasadzie zachwycony. Naprawdę wystarczy sobie tutaj kilka rzeczy podostrajać i słuchanie muzyki w tym samochodzie to jest coś fantastycznego. A mówi to osoba, która, czy dla której muzyka w aucie to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Nie będę o tym opowiadał pół godziny. Powiem na przykład tylko tyle, że w ilu autach znajdujecie głośniki na przykład w tych miejscach? No właśnie. Oczywiście liczba głośników o niczym nie świadczy. Może tych głośników być 150, a grać słabo. Ale tu gra bardzo dobrze. Świetne nagłośnienie. Na pewno warto do niego dopłacić. A może rozszerzając, warto do niego dopłacić, jak jesteś taką osobą jak ja. Jak po prostu słuchasz radia, to zapomnij. Ale tutaj szacun. No i dobra, wiemy, że tutaj wszystko jest na naprawdę wysokim poziomie. Pytanie, jak się tym samochodem jeździ, bo przynajmniej moim zdaniem po to są auta. No i tak, mój egzemplarz ma 300 koni, 6 z hakiem do setki. To są wartości rewelacyjne. Powiem Wam podstawową rzecz, jaką ja uważam o Range Roverze Evoque po tygodniowym, czy nawet ponadtygodniowym kontakcie z tym modelem. To nie jest samochód do szaleństw. Nawet jak mamy 300 koni, niechby było i 700, ten samochód po prostu, może nie, że tego nie lubi, ale w żaden sposób tego nie wymusza, a wręcz wymusza taką jazdę relaksacyjną. Taką jazdę, gdzie nie musisz się śpieszyć. Po prostu cieszy Cię samo przebywanie w tym samochodzie, samo trzymanie kierownicy, sama jazda tym autem. Ona wcale nie musi być szybka, mimo tak dużej mocy. Żeby nie było, ten samochód jak na SUV-a prowadzi się całkiem precyzyjnie. Oczywiście troszkę pochyla się w zakrętach, może bardziej niż troszkę, ale jest precyzyjny, cały czas wiemy, co z tym samochodem się stanie. Ale moje wrażenie jest takie, że ten samochód po prostu nie został do tego skonstruowany. I mam wrażenie, że ten samochód chce, żeby tę moc tak wykorzystywać, powiedzmy przy wyprzedzaniu, żeby to zrobić w 2 sekundy, a nie w 7, aby było cały czas bezpiecznie, aby cały czas było komfortowo. To nie jest samochód do sportowej, szybkiej jazdy, mimo że tak wygląda i mimo że ma takie dane na papierze. Co się składa jeszcze na to, o czym mówię? Oczywiście zawieszenie. I to zawieszenie jest dość specyficzne. Zobaczcie też, że w wielu testach będziecie czytali, że ten samochód ma sztywne, twarde zawieszenie, a w innych, że bardzo komfortowe. Ja mam na to dość proste wytłumaczenie. Nawet teraz jadę po nierównej drodze. Ten samochód bardzo nie lubi krótkich, poprzecznych nierówności. Takich jak na przykład te krótkie progi zwalniające, które wszyscy uwielbiamy. To zawieszenie pracuje wtedy dość głośno. Jest tutaj wtedy takie wrażenie, że jest twardo i wtedy tak. Ale im większe dziury, nierówności, jakieś pagórki, to wtedy macie wrażenie, że ten samochód jest bardzo komfortowy. Albo jeszcze troszkę inaczej. Im większa dziura i im bardziej spodziewacie się, że będzie źle, to jest właśnie lepiej. To nie jest oczywiście samochód w teren i to jest to, takie trochę dwie skrajności. Krótkie, poprzeczne nierówności nie, ale cała reszta już myślę, że bardzo tak. A przez to tak rozumiem zawieszenie, które jest naprawdę komfortowe. No i dobra, to jest przecież produkt marki Land Rover, czyli powinienem powiedzieć, jak jest w terenie. Ale za bardzo o tym Wam nie powiem. Z jednego prostego względu. Mimo, że mam tutaj napęd na 4 koła, prześwit tego samochodu to 21 cm, czyli całkiem sporo. To ja zjechałem sobie na pewne nierówności, pagórki, to nie był żaden teren, ale po prostu miejsca nieutwardzone, zjechałem, krótko mówiąc, z takiej drogi do lasu. I mimo tego, że ten samochód radził sobie naprawdę dzielnie, to ja nie zapuściłem się dalej z dwóch względów. Po pierwsze, jak wjedziecie w teren i nie ma kto Was wyciągnąć, to nie jest najlepszy pomysł, więc dalej nie jechałem. Ale po drugie, ja bym tym samochodem w teren nie jeździł, bo po prostu mi tego auta tam szkoda. Inaczej się wjeżdża w teren Suzuki Jimny, który do tego został stworzony, a inaczej czymś takim. Moim zdaniem ten samochód powinien być wybierany przez osoby, które muszą dojechać na działkę, gdzieś tam do domku, gdzieś tam po lesie, ale raczej w żaden teren bym się czymś takim nie zapuszczał. Takie jest moje zdanie. Po prostu szkoda auta. No dobra, a teraz pytanie, co mi się w tym samochodzie nie spodobało. I są to głównie dwie rzeczy. Po pierwsze, ten samochód w tej wersji
jest naprawdę paliwożerny. Bardzo ciężko było mi w mieście zejść poniżej 12 litrów, a poniżej 11 mi się ani razu nie udało. Drogi podmiejskie to jakieś 8 litrów, ekspresówka pewnie pod dychę, autostrada znowu 11-12, więc to nie jest mało. Na pewno znajdą się dwa głosy. Jeden taki, jak kogoś stać na Range Rovera, to stać go na to, żeby go zatankować. Ja się z tym zgadzam, ale drugi głos, nie wiem, można kupić dzisiaj S-klasę, która mocy będzie miała jeszcze więcej, a spali 8 albo 9 litrów. Zauważalnie mniej, bo tutaj zrobicie i 14, i 15, więc do rozważenia. Musicie o tym wiedzieć. A rzecz, która mnie chyba najbardziej zaskoczyła, bo najbardziej w tym samochodzie nie podobała mi się skrzynia. Czemu mnie zaskoczyło? Ona ma 9 biegów. Brzmi to świetnie. Przede wszystkim nie jest żadnym CVT. Ale ta skrzynia potrafi szarpnąć, co dziwne. Potrafi się zgubić. Potrafi dziwnie redukować bieg. Dziwnie to znaczy nie w tym momencie, w którym byście się spodziewali, czyli jakaś jazda w korku. Na przykład hamujecie, nagle ktoś ruszył, ruszacie i ona właśnie szarpnie, zmieni z dwójki na jedynkę, z jedynki na dwójkę, nie wiecie co się dzieje. Potrafi też w drugą stronę, potrafi też przeciągnąć bieg. Czyli na przykład jedziecie, chcielibyście, czy po prostu w każdym samochodzie już skrzynia by bieg zmieniła, a ta ciągnie, 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 cały czas jadąc na chyba zbyt niskim biegu, więc ja mam pewne zastrzeżenia do niej i myślę, że jeśli coś w tym samochodzie mi psuło jazdę, to nie był to silnik, a była to skrzynia. Żeby było jasne, ta skrzynia potrafi być też niezauważalna, ale jak mam szukać jakichś wad, to na pewno nad tym Range powinien popracować. Nie do końca mi to przypadło do gustu. Nie mogę w tym teście nie powiedzieć o wyglądzie, bo to jest moim zdaniem jeden z największych etutów Range Rovera Evoque. Jestem przekonany, a w zasadzie pewny, że bardzo duża część klientów kupiła ten samochód oczami, niczym innym. Genialnie moim zdaniem wyglądają dziś światła. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. Zobaczcie, jak bardzo zachodzą one na boki. Wygląda to świetnie, ale przede wszystkim ten samochód swoim wyglądem sprawia wrażenie bardzo masywnego, bardzo luksusowego, bardzo agresywnego, co troszkę nie pasuje do jego właściwości jezdnych, a może do tego, do czego został stworzony, ale wygląd to jest jeden z największych atutów Range Rovera Evoque. Bardzo podoba mi się to, że drzwi zasłaniają progi, bo po prostu nie ubrudzimy spodni, a jeszcze bardziej podoba mi się wyciszenie tego samochodu, które jest po prostu adekwatne do klasy, jaką prezentuje to auto. Co do foteli, dla mnie były bardzo ok, ale słyszałem narzekania na być może zbyt krótkie siedzisko, także polecam to sprawdzić na sobie. No ale dobra, zanim do podsumowania i do cen. Ja szukałem przez cały test tego słowa, czy tego czegoś, czy tego słowa, jak nazwać to coś, co odróżnia ten samochód na przykład od niemieckiej konkurencji. I powiem Wam tak, o ile ta głównie niemiecka konkurencja jest naprawdę premium, może być bardzo luksusowa, może być bardzo sportowa, może być świetnie wykonana, to ten samochód odróżnia się tym, że jest naprawdę dostojny. To jest moje określenie na to auto, które moim zdaniem najlepiej go opisuje. To oczywiście nie musi być zaleta, bo jak szukasz na przykład właśnie tego sportu, to tego tu do końca nie znajdziesz. Ale jeśli na przykład miałeś już te wszystkie samochody niemieckie, szukasz czegoś innego, masz już pewnie troszkę lat, szukasz właśnie takiej elegancji, ale też takiej dostojności, to znajdziesz tutaj tego dużo więcej niż na przykład u Niemców, czy Japończyków, czy u Szwedów. I to jest właśnie to. Między innymi dlatego ja tym samochodem wcale nie lubiłem jeździć szybko, mimo tych 300 koni i 6 sekund. W ogóle mi się nie chciało prowadzić tego samochodu w ten sposób. Lubiłem tu wsiąść, lubiłem tutaj włączyć muzykę i po prostu nigdzie się nie śpieszyć. Delektować się tym, że przebywam w tym aucie. I jeśli ja będę teraz widział Evoque'a na ulicy, to pierwszym słowem, które będę z nim kojarzył, to jest właśnie ta dostojność. I jeśli szukasz czegoś takiego, to zdecydowanie polecam Ci odwiedziny w Range Roverze. Ale zanim to zrobisz, to mam dla Ciebie coś jeszcze, czyli ile takie cacko kosztuje? Ceny Evoque na rok 2023 startują z poziomu 219 100 zł. I warto w tym momencie wspomnieć, że do wyboru mamy zarówno diesla, benzynę, jak też hybrydę typu plug-in. Wspomniana przed chwilą kwota dotyczy wariantu benzynowego. Jest to silnik 1.5 o mocy 160 koni mechanicznych, ale warto też wspomnieć, że jest to silnik trzycylindrowy. Jeśli chcemy mocniejszą 200-konną benzynę, zapłacimy przynajmniej 246 300 zł, a wariant o mocy 249 koni mechanicznych to już 264 700 zł. Chętni na diesla muszą przygotować się na wydatek minimum 241 200 zł, a najmocniejsza 309-konna hybryda typu plug-in to wydatek minimum 304 600 zł. Jeśli natomiast ciekawi Was, ile kosztuje prezentowany czerwony 300-konny wariant, to jest to 341
80 zł. Ciekawostka, wszystkie wersje, czy to wyposażeniowe, czy silnikowe, oprócz jednej, najsłabszej 160-konnej benzyny, wyposażone są w napęd na 4 koła. Wspomniane podstawowe 1.5 dysponuje napędem naprzód. A jeśli ktoś zapytałby, jak tam skrzynia manualna, to takiej w Range Roverze Evoque nie dostaniemy. No i dobra, jak widzicie, dobrze nie jest. Nie ma co przedłużać, to jest samochód drogi. To jest samochód nie dla wszystkich. To jest samochód dla osób, które muszą być w pełni świadome, czego chcą, czego szukają. Ale z drugiej strony myślę, że jeśli już wydawać taką masę pieniędzy, to nie ma wcale tak dużo modeli, które są naprawdę tego warte. A Range Rover Evoque, moim zdaniem, zdecydowanie jest. No dobra, dajcie znać, jak Wam podoba się ten samochód. Czekam w sekcji komentarzy. Jestem bardzo ciekawy, czy nim jeździliście, czy mieliście z nim jakiś kontakt i co sądzicie o tym porównaniu Range Rover Evoque, a na przykład niemiecka konkurencja. Podzielcie się zdecydowanie swoimi wrażeniami. Jeszcze tylko słowo do osób, które kanału nie subskrybują. Zróbcie to teraz, to być może spotkamy się na przykład za tydzień. A na dzisiaj byłoby to już ode mnie naprawdę wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!